zaczynam mojego vloga. Czekajcie. Jest? Śledzi mnie! Zaczynam dzisiaj mojego vloga z nową kamerą, którą sobie zakupiłam. Jestem totalnie happy. Słuchaj, trochę niżej. Będziemy pokazywać ubrania. Muszę sobie... O, może tak to zrobię. Słuchajcie, będę dzisiaj prezentować Wam ubrania, które zakupiłam, ale widzę, że śledzi mocno moją twarz i ta perspektywa chyba nie jest fajna. Chwila, moment, bo tu jestem. Spróbuję odkręcić statyw. Kupiłam sobie nową kamerę i teraz mnie zgubiło. Dobra, uczę się tego, uczę się i chciałam zrobić jakiegoś takiego vloga, żebyście mogły ją ze mną zobaczyć, ale też no, musiał być to taki vlog, którego mogłabym teraz nagrać, coś ciekawego, a przyznam szczerze, że pochłonęły mnie różne obowiązki i nie miałabym co nagrywać zbytnio. Dlatego pamiętacie, jak robiłam haul zakupowy? Napisałyście, że super, mam się to oglądało i właściwie wyniki filmu były na tyle fajne, że uznałam, że może to jest rozwiązanie, żeby nagrać Wam dzisiaj to! A wiecie, co to jest? To jest to, o czym mówiłam Wam na nagraniu, że złożyłam zamówienie w sklepie, w którym zawsze chciałam coś kupić. I faktycznie zamówiłam sobie tam trzy sukienki, właściwie dwie sukienki. Jeden to jest taki komplet, ten sweter, który mam na sobie. Ten sklep nazywa się For Love and Lemons. I powiem Wam, ile zapłaciłam za zamówienie, bo zapłaciłam dużo. Natomiast chciałam Wam też od razu powiedzieć, że niedługo przyjdzie do mnie jeszcze paczka z Australii. Odkryłam też bardzo fajny sklep tam, gdzie za sukienki płaciłam już 200-300 zł. Sukienki były z wiskozy, bawełny, lnu, więc takie sukienki zamówiłam. Ja się teraz powoli już szykuję do wakacji, które będę miała w lutym, więc złożyłam po prostu zamówienie na letnie sukienki w Australii i tutaj będzie fajnie, bo będziecie mogły zobaczyć dwie rzeczy, czyli będziecie mogły zobaczyć sukienki, które są ultra drogie, czyli tamte, i też sukienki, które są w fajnych, przystępnych cenach z Australii, więc jeśli ten film będzie miał fajny wynik, tak wtedy nagram Wam wszystkie sukienki z Australii i tutaj też Wam powiem, że robiłam wyprzedaż swojej szafy, wyprzedałam wszystkie letnie rzeczy, które miałam i od razu postanowiłam, że po prostu te rzeczy wymienię na nowe. Dlatego w Australii zamówiłam tych sukienek sporo. Ja myślę, że chyba przyjdzie 14 sukienek. Mam nadzieję, że Marcin tego nie ogląda. Ale tak, 14 sukienek, jestem ciekawa, jak jeszcze będzie z cłem, z watem, dam Wam znać. Natomiast teraz powiem Wam, ile zapłaciłam za produkty, które dzisiaj będę Wam pokazywać. Muszę znaleźć, o tutaj jest potwierdzenie płatności. No to zapłaciłam za wszystko, o mój Boże, dużo. 5000 zł. Czyli 5000 zł zapłaciłam za dwie sukienki, komplet i sweter, który mam na sobie. Zaczynamy prezentację. Nie wiem, czy już nagrywa? Chyba tak, widzę tak. Ok, więc pierwsze, co zamówiłam, to taki świąteczny sweterek. On ma tutaj zatrzask. Też mamy właściwie trzy. Mamy do niego zapasowe zatrzaski w opakowaniu. Myślę, że to też jest właśnie bardzo fajne, no bo mi na przykład często coś odpada, a tutaj mamy wszystko od razu w komplecie. Tak się prezentuje. Nie wiem, czy słyszycie, ale burczy mi w brzuchu. No i natomiast ten sweter jest śliczny, jest świąteczny i skusiłam się na niego, bo mi się bardzo podobał, ale ogromnym minusem jest jego skład. Ogromny. Natomiast dotyku tego absolutnie nie czuć. Ja ostatnio dostałam w prezencie jakąś paczkę. Nie nazwałabym jej PR-owej, bo było napisane, że to jest prezent dla mnie. Natomiast często te prezenty są takie, że właściwie no wiadomo, że ktoś, kto to wysyła, liczy na tą reklamę, nawet jeśli pisze, że nie. No i te swetry były z akrylu, takiego okropnego w dotyku. Więc każdy akryl mimo wszystko ma taki
inny chwyt. Ja tutaj bym powiedziała, że ten sweter ma sporo bawełny, ale tak nie jest. Połączyłam sobie to z jeansami moimi, nagrywam w talecie, wybaczcie, ale mam dzisiaj tutaj dobre światło. Połączyłam z jeansami, tak się prezentuje to na mnie. Wydaje mi się, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Ja nie przepadam za kolorem czerwonym i to bardzo nie przepadam za kolorem czerwonym, ale święta to jest czas, gdy wybaczam sobie i robię rzeczy, których normalnie bym nie robiła, czyli bym nie nosiła czerwonych ubrań. Ale dobra, to co? Otworzymy paczkę. O, coś się tu przykleiło. Ja ją wczoraj już otworzyłam, bo wczoraj przyszła i pokazywałam się Marcinowi w tych ubraniach. Czy Marcinowi się podobało? Słuchajcie, on był zachwycony. Ja mówię tylko, że niekoniecznie dobrze dobrałam rozmiary i właśnie ja już nie wiem, raz zamawiałam S-ki i są mi za duże, raz XS-ki i są za małe, więc ja nie wiem, jaki noszę rozmiar. Natomiast, o Jezus, czekajcie. Natomiast pokażę Wam, jak prezentuje się tutaj zawartość paczki. Paczka przyszła, słuchajcie, faktycznie z Los Angeles. Nie było cła. Ja staram się szukać mimo wszystko zazwyczaj tak rzeczy, żeby tego cła nie było. No i mamy taki komplet i dwie sukienki. No i sweter, który mam na sobie. To może zaczniemy od tej sukienki. Uważam, że ma dużo bardzo ciekawych detali. Ona jest pięknie wykończona i właśnie Marcin mnie zapytał, dlaczego nigdy nie tworzyłam rzeczy z taką ilością detali. No odpowiedź jest prosta, że po prostu nieosiągalne dla nas byłoby to cenowo w sprzedaży. Absolutnie uważam, że kwota, którą zapłaciłam za tą sukienkę, nie pamiętam ile ona kosztowała, ale chyba 1500 zł, to jest absolutnie za dużo. Bo to jest za dużo. Natomiast myślę, że taka kwota, szyjąc tą sukienkę i sprzedając tutaj w Polsce, no to mimo wszystko musiałaby kosztować 800 zł pewnie, a to jest bardzo wysoka kwota. No i ona się tak tu prezentuje. Założę ją na siebie, będzie Wam łatwiej zobaczyć. Mamy tutaj taki metalowy zamek, gumkę, ale wiecie co, tutaj też takie zapięcie biustonoszowe, można powiedzieć. Ale dobra, przymierzam, bo myślę, że tak będzie Wam się zdecydowanie łatwiej oglądać. Wejdziemy. Odwróciłam. Chociaż wiecie co, dzisiaj chyba pod spodem nie mam nic, więc będę musiała zrobić jakieś cięcie, żebyście... ale się elektryzuje. Ciekawe, co to oznacza, takie elektryzowanie się. Jak to zrobić? Uczę się cały czas. A, dobra, teraz podniosłam. Uczę się cały czas nagrywania, ale spoko się to nagrywa. Znowu mi burczy. Nie jadam śniadania, przyznaję się, że nie jadam śniadania. Dobra, to co? Wyłączę i za moment wracam. Uwaga, uwaga. Tu. Tak, to jest sukienka nałożona na mnie. Wydaje mi się, że jest po prostu taka śliczna, dziewczęca, ale zarazem taka romantyczna. Bardzo, bardzo mi się podoba. Tutaj zobaczcie wykończenie. Tutaj mamy też gumkę. No, wygląda moim zdaniem cudnie. I to jest sukienka w rozmiarze XS. Co jest teraz tam z kamerą? Teraz mogłabyś mnie śledzić. Trochę mi spadają te ramionczka. Oj, sorry, czekajcie, jak to odwrócić? Tak. Trochę mi spadają ramionczka, ale one mają z tyłu tutaj regulację. Sorry za ten syf, który tam zrobiłam. Więc akurat tym się nie przejmuję, bo wydaje mi się, że wystarczy po prostu je wyregulować, żeby ładnie leżały. Jest, jaki bałagan zrobiłam. Ale dobra, chciałam Wam po prostu zaprezentować. Tak wygląda tył. No i ja jestem naprawdę zachwycona tą sukienką. Ona mi się tak spodobała. Najpierw ją zobaczyłam na Instagramie u jednej dziewczyny, którą obserwuję z Kopenhagi. Była gdzieś na wakacjach i miała tą sukienkę. Uznałam, że to jest na pewno sukienka, która już jest niedostępna, a się okazało, że była dostępna. Zobaczyłam jej cenę i się ultra przeraziłam. Mówię, o mój Boże, droga. I tak sobie pomyślałam, Boże, zawsze marzyłaś, żeby cokolwiek z tego sklepu kiedyś kupić.
kupić. Nigdy nie kupowałam, no bo te ceny są absurdalne. I tutaj słuchajcie, nagrywam Wam to i pokazuję, ale absolutnie ja nie uważam, że to są ceny takie, które warto wydać na sukienki. Ja to kupiłam, bo chciałam też zobaczyć właściwie, jak to jest wykończone. W ogóle to było moje drugie zamówienie u nich, bo pierwsze zamówienie złożyłam ostatnio. Kupiłam tam wtedy sukienkę i sweter, natomiast sukienkę odesłałam. Nawet Wam jej nie pokazywałam, odesłałam, nie leżała i uznałam, że mimo fajnego też wykończenia nie jest do końca warta absolutnie swojej ceny. Czy ta sukienka warta jest swojej ceny? Nie, ona również nie jest warta swojej ceny. Natomiast jest piękna i mi się podoba, więc ją na pewno zostawiam. Sprawił mi ten zakup jakąś tam przyjemność. Kupiłam coś, o czym zawsze marzyłam, żeby mieć jakąkolwiek rzecz od nich, więc pan. Dobra. Pokazałam Wam ją w całości? Chyba nie. To jeszcze tutaj zniżę. Uwaga, uwaga. Muszę ustawić sobie śledzenie twarzy. Hej, tu jest moja twarz. Musisz mnie złapać i podążać za mną na górę. Brawo! Super. No dobra, to tak to się prezentuje. I zobaczcie, on mnie śledzi. On mnie tak totalnie śledzi, więc kamera jest bardzo fajna. Natomiast minusem jest to, że w momencie śledzenia nie pokazuje tego dołu, który ja Wam chciałam pokazać. Muszę wtedy podejść i obniżyć, a nie mogę obniżyć, bo śledzi moją twarz. No ale dobra, myślę, że wystarczająco Wam pokazałam. To idziemy i przymierzamy kolejną rzecz, a kolejną rzeczą będzie, uwaga, uwaga, co tu mamy? Hej, a Ty śledzisz dalej moją twarz? Nie śledź mojej twarzy. To jest śmieszne, ale on naprawdę stara się non-stop śledzić moją twarz, przez co te nagrania są ciekawe. O. Dobra, to co teraz przymierzymy? Żeby może, bo mam jeszcze jedną białą sukienkę, znowu śledzi moją twarz. Hej, ja tu jestem, ale ty masz pokazać sukienkę, która jest w kartonie na dole. Wyjdź, wyjdź. Czy teraz mnie nie śledzisz? Dobra, teraz mnie nie śledzisz. O, ale teraz to dziwnie pokazać. Czekajcie, uczę się, wybaczcie. O, dobra, mam. Mam białą sukienkę jeszcze, ale zanim ją ubiorę, to ubiorę ten komplet. Dlaczego go ubiorę? No, żebyście widziały jakąś różnicę, bo dwie białe sukienki obok siebie, no to może ktoś przeklika i nie zauważy. Nie wiem, gdzie tu jest metka ze składem. Dobra, no to później. Teraz mierzę. No, dobra. To jest komplet, który chciałam Wam zaprezentować. Jest to komplet... O, co to jest? Wiecie? A, bo to jest do powieszenia. To jest komplet, który też właśnie zakupiłam w Four Love & Lemons. Paczka przyszła do mnie z Los Angeles. Na wysyłkę czekałam około tygodnia. Ona, zobaczcie, jak to zrobić? Czekajcie. Nauka tego. Ale pierwsze nagranie, dobra. Ona ma tutaj, zobaczcie, tutaj ma takie wycięcie. Wygląda to ultra sexy. Ja lubię takie nietypowe rzeczy. I ono komponuje się z tym wycięciem tutaj nad biustem. Mamy tutaj takie boho rękawy, mamy bardzo fajne plecy, czekajcie, jak Wam to pokazać, tu, o i tu, i tu, o, mamy takie wycięcie na plecach, które też bardzo fajnie się prezentuje, taki materiał bardzo fajnie trzyma w ogóle w biuście i to, co mnie zaskoczyło w tych sukienkach, właśnie mówię do Marcina, że jestem bardzo, ale to naprawdę bardzo zaskoczona faktem, że one mają tak mało przestrzeni. Hej, jestem tutaj. Okej. One mają tak mało przestrzeni na biust, ale to jest fajne, bo zazwyczaj w sukienkach wydaje mi się, że jest tego za dużo, a to moim zdaniem jest tutaj idealne. Mamy gumki w rękawach. No i ten komplet jest naprawdę ultra fajny. On akurat był w promocji. Nie wiem do końca, nie pamiętam, przepraszam, cen, nie pamiętam, ile kosztował, ale na przykład go kupiłam w jakiejś promocyjnej cenie, bo to jest stara kolekcja. Pozwolę sobie wyłączyć śledzenie twarzy, żeby móc Wam jeszcze, o, tutaj tak zaprezentować. A, jest super. Mega mi się podoba. Poważnie. Zobaczcie tu.
Mówię Wam, że mój mąż niezbyt zachwyca się ubraniami. Nie wie, ile one kosztowały, więc to jest plus. Wiem, że nie ogląda mojego vloga, bo ostatnio się prawie na niego obraziłam, że się okazało, że nie ogląda też mojego Instagrama. Ja wrzucam rolkę, na której on na przykład występuje, ja mówię, a widziałeś to? A on mówi, nie, nie oglądałam. I zaczęłam ją pokazywać różne rolki, on mówi, Laura, nic z tego nie oglądałam. Trochę się na niego obraziłam, ale już nieważne. Natomiast kazał mi to wszystko przymierzać i mówił, że Boże, jak ładnie, jak fajnie, jak sexy. I ja tak właśnie się czuję. Nie mogę się już doczekać lata. Bardzo fajne. To co? Została nam ostatnia rzecz. I ta ostatnia rzecz, zostawiłam ją celowo na koniec, bo ona jest ultra, ultra, ultra szalona. Poważnie. Ja nie wiem, dlaczego ją zamówiłam. Nie wiem, gdzie ją ubiorę. Jedno wiem na pewno, że ubiorę ją albo z trampkami Converse'a, żeby było tak, wiecie, troszkę, żeby było tak przełamanie tego, bo sukienka wydaje się elegancka, a ja nie chodzę w takie miejsca, gdzie coś eleganckiego by się sprawdziło. Rzadko w ogóle, naprawdę. Ostatnio mówię do Marcina, że musimy kiedyś iść faktycznie na jakąś imprezę czy cokolwiek, ale no nie chodzimy. Natomiast kupiłam tutaj sukienkę, która jest ultra delikatna, jest dziewczęca, jest nietypowa i elegancka. I ubiorę ją albo z Converse'ami, albo ubiorę ją z moimi czarnymi butkami Prady, ale nie z tymi długimi, tylko tymi krótkimi. Dawno już tych butów nie nosiłam. Nie wiem, czy zwróciłyście uwagę na to, jak trochę mam wrażenie, że zmienia się mój styl. A może nawet bardzo. Wiele rzeczy, które nosiłam w zeszłym roku, w tym roku leżą w szafie i ich nie noszę. I to są na przykład moje kozaki Prady, moje krótkie buty Prady, te z tymi kieszonkami. Chodzę w emu, bo są mega wygodne, albo chodzę w Adidasa. W ogóle mam też takie jedne fajne Adidasy, które ostatnio sobie zakupiłam. Miesiąc temu. One leżą na wiosnę, ale kupiłam je tylko z jednego powodu. Teraz. Bo chciałam je kupić później. Natomiast wszędzie po prostu każdy robi ceny tych Adidasów na Instagramie razy dwa. Ja tego nie rozumiem. Naprawdę. I znalazłam je w sklepie, ostatnią parę w moim rozmiarze, w normalnej cenie, w sklepie z butami Adidasa i mówię, biorę. Ale dobra, nie wiem, czy jesteście gotowi na tą sukienkę? Muszę sprawdzić jej skład, bo wczoraj jak na szybko przymierzałam w domu, mówię do Marcina, że słuchaj Marcin, ona nie jest z poliestru, bo jest bardzo nietypowa. Słuchajcie, ona jest z poliestru. Laura! Dobra, słuchajcie. Wybaczcie mi. Kurczę, ale Marcinowi też wczoraj mówiłam, to nie jest poliester, nie jest, nie kupiłabym tej sukienki z poliestru. No ale okazuje się, że jest, ale pewnie skusiłam się na nią, nie wiem dlaczego. Pewnie uznałam, że takie okolicznościowe sukienki zazwyczaj są wykonane z takich materiałów. I powiem Wam, że jak na szybko wczoraj przymierzałam, to się zastanawiałam, jak to się nosi. Nie mam, słuchajcie, pojęcia. Muszę zobaczyć zdjęcia na ich stronie oficjalnej. Ona ma dużo takich różyczek. No jest ultra nietypowa, jest wyjściowa. Mnie się Marcinowi podobałam najbardziej, ale zadał mi też to samo pytanie, które ja zadaję sobie. Gdzie ty ją, Laura, ubierzesz? I powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia. Ale dobra, przymierzam. Może pójdę tak na plac zabaw, a może ją odeślę. Ona jeszcze ma metki. Ten komplet na pewno zostawiam. Tą drugą sukienkę też zostawiam, a to może odeślę. Jeśli chodzi o zwroty tam, bo już Wam wspomniałam, że jedną sukienkę odesłałam, to zwroty są naprawdę bardzo w porządku moim zdaniem, bo wysyłacie tak naprawdę, wchodzicie na ich stronę, macie wszystkie informacje w paczce i oni Wam pobierają koszty tylko wysyłki, a całą resztę zwracają. Koszty wysyłki, nie pamiętam ile mnie wyniosły, chyba około 60 zł, więc nie jest aż tak źle. Pamiętajcie, że wysyłamy tą paczkę do Los Angeles. Dobra, przymierzam. No wiecie co, chyba ona mi się przestała podobać. Tak wygląda. Czekajcie, ciężko się nagrywa. O. Tak wygląda, ma tutaj kwiaty, one są niewyprasowane, więc one się teraz
nie układają, ale myślę, że chyba ją będę jednak odsyłać. Przed chwilą wam mówiłam, jak ją ubiorę i miałam wizję, jak to będzie fajnie wyglądać. Natomiast ja to mierzyłam wczoraj w domu i ja naprawdę nie wiem, jak ją ubrać. Tutaj wiszą takie różne kwiaty, nie widzicie tego. Co się dzieje z kamerą? Uwaga, jestem tu. Okej. Okay. Tu są różne kwiaty, które wiszą. Cycki mi też wiszą. Dobra, nie wiem, spróbuję to jeszcze jakoś zawiązać, więc postawię kamerę. Natomiast wydaje mi się, że chyba powinnam odesłać tą sukienkę. Czekajcie, wyżej wam zrobię, żebyście widziały mnie. Wydaje mi się, że powinnam ją odesłać, bo ja nie wiem po prostu jak ją nosić, ale widzę, że jeśli podniosę to i zawiążę, sama tego nie zrobię, potrzebowałabym wsparcia. A czekajcie, bo to było też związane na szyi. Aha, dobra, próbujemy to zawiązać. Potrzebuję chwili, czyli to jest tu i to było na szyi, okej, okay. I to też było jakby tak przełożone przez szyję. Tu macie to tak sprzątane, żeby poszło na ramię, okej, okay. Dobra, już jestem prawie w domu. Próbuję to zawiązać, ale myślę, że bez pomocy męża na przykład nie ogarnę się, żeby wyjść. Ona powinna być tak w dziwny sposób tutaj ubrana. No, nie wiem jak. Serio. Żałuję, że nie ma Marcina, by mi pomógł. Wczoraj mi już też chciałam, żeby mi pomógł, ale jak ją mierzyłam, to miałam swój czas bez telefonu. Nie wiem, czy wam mówiłam, że mam taki czas codziennie. Jak wracam z pracy, no to staram się nie korzystać z telefonu, jeśli nie mam bardzo takiej potrzeby. I właśnie Marcin też mi mówił to, sprawdź w internecie. Ja mówię, a teraz mam czas bez telefonu, jutro sobie to rozpracuję. Ciekawe, czy będziecie mnie dobrze słyszeć, bo teraz sobie przypomniałam, że nagrywam bez... Bez czego? Bez mikrofonu, bo dlatego jest... Mikrofon zostawię. No nie, słuchajcie. No nie, kiepska ta sukienka. Odsyłam ją. Dzisiaj to załatwię wszystko i robię zwrot. Mam wrażenie, że moje piersi się nawet w niej nie mieszczą. No ale miało być coś fajnego. A miałam taką wizję, z czym to będę miała się nosić. Taką wizję miałam, ale absolutnie muszę to zwrócić. Zawsze zapominam o najważniejszym, więc tak, jeszcze chcę dograć, bo już usiadłam, chcę złożyć film, bo to będzie pierwszy test kamery. Natomiast chciałam podziękować za oglądanie tego filmu. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich polecajek, czy chcecie zobaczyć paczkę, jak przyjdzie z Australii, gdzie mówiłam wam, że ceny były naprawdę ultra spoko. I pamiętajcie, błagam o subskrypcji mojego konta. Dzięki.